The floor is. Dziękuję serdecznie Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. To jest raport, który pomiędzy wieloma raportami, które przyjmujemy w Parlamencie Europejskim, moim zdaniem ma niezwykle duże znaczenie. Ma duże znaczenie nie tylko dla nas, dla Unii Europejskiej, dla instytucji europejskich, dla państw członkowskich, ale ma przede wszystkim wielkie znaczenie dla państwa gruzińskiego, dla narodu gruzińskiego, który wiąże z tym raportem i z przyszłością współpracy w łonie Unii Europejskiej, być może kiedyś jako członek Unii Europejskiej, wielkie nadzieje. To jest raport, który oczywiście dotyczy sensu stricte umowy stowarzyszeniowej i tego, co dzieje się w negocjacjach pomiędzy zespołem negocjacyjnym Unii Europejskiej i zespołem negocjacyjnym państwa gruzińskiego, ale oczywiście ten raport, który przedstawiłem Wysokiej Izbie, nie może nie dotyczyć również trudnych kwestii, które wiążą się z funkcjonowaniem, dzisiejszym funkcjonowaniem państwa gruzińskiego i z problemami, które wyniknęły z konfliktu z roku 2008 roku, konfliktu z Federacją Rosyjską. Bardzo się cieszę, że ten raport w tej wersji, polityczne w Komisji Spraw Zagranicznych, Parlamentu Europejskiego, za tą wersją, która mniej więcej pewnie zostanie przyjęta, mam nadzieję, że zostanie przyjęta, głosowało 35 posłów. Nikt nie głosował przeciwko. Jeden głos był głosem wstrzymującym się, co oznacza dla mnie jako sprawozdawcy, że wszystkie główne siły polityczne Parlamentu Europejskiego, wszystkie grupy polityczne poparły wersję raportu. To jest raport, który nazwano już w mediach, jako projekt oczywiście, nazwano projektem bardzo odważnym. To jest projekt, który według nas, jako parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego, mogę już tu mówić w tej chwili w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, bo ona go przyjęła, nazywa pewne rzeczy po imieniu. Myślę tutaj o trudnej sytuacji związanej z regionami Abchazji i Osetii Południowej, które Rosja uznaje jako niezależne państwa, ale według naszej opinii, na dzisiaj mogę powiedzieć na pewno Komisji Spraw Zagranicznych, ale mam nadzieję również całego Parlamentu jutro, wzywają Rosję, Federację Rosyjską do przestrzegania prawa międzynarodowego. My tą sytuację, w której tysiące żołnierzy rosyjskich przebywają według nas niezgodnie z prawem międzynarodowym i również niezgodnie z porozumieniami podpisanymi w 2008 roku pomiędzy Rosją a Gruzją, ale w pewnym sensie parafowanymi też przez prezydenta Sarkoziego, który reprezentował Unię Europejską. To uznajemy za coś, co na dzisiaj w nomenklaturze Komisji Europejskiej nie istniało, ale w nomenklaturze Parlamentu Europejskiego już istnieje, bo przyjęliśmy kilka miesięcy temu w dokumencie dotyczącym strategii obszarów Morza Czarnego, przyjęliśmy już to określenie. Określenie, które nazywa się okupacja. Według nas to, co dzieje się w Abchazji i Osetii Południowej, niestety należy uznać za okupacja. Te terytoria według nas stanowią integralną część Gruzji. To są terytoria okupowane. To jest najważniejszy, moim zdaniem, fakt polityczny wynikający z tego raportu. Oprócz tego jest wiele innych rzeczy, o których pani komisarz pewnie wie, dotyczących umowy o wolnym handlu, pogłębionej umowy o wolnym handlu, które chcielibyśmy jak najszybciej wdrożyć w życie, ale ze względu na upływający czas oczywiście nie mogę kontynuować i rozszerzać tych tematów.
Thank you, Mr. Lisek. Now, we have several requests under Catch the Eye, and I'm going to go firstly to Mrs. Dansila. Doamnă președintă, Uniunea Europeană a sprijinit și sprijină aspirațiile și angajamentul Georgiei față de valorile comune și principiile democrației, statului de drept.